Witajcie, dzisiaj znowu nagranie z telefonu. Wiem już, gdzie jest kamera, natomiast jej ze sobą po prostu nie mam. Kosimy przężyto medalion, przężyto bezostne na działce, który mam drugi rok w dzierżawie, gdzie tu pH było poniżej 4, w zeszłym roku rosła kukurydza. I tu jesteśmy teraz na takim lepszym fragmencie pola, a tam, gdzie jest te zielone, no to niestety było bardzo słabo. Tam i kukurydza nie chciała rosnąć. I tam w jednym z którychś filmów mówiłem, że u mnie ściedniska nie są zielone, tak. No właśnie widać, jakie nie są zielone. Co prawda miałem na myśli te nasze pola, które uprawiamy długo, a nie nowe dzierżawy. No tu jest ogrom pracy. I tak naprawdę nie wiem, co z tym fantem zrobić, bo gdzie przężyto jest, to jest fajne. Pokazuje nawet 6, gdzieś tam 7 ton. No ale ogólnie średnia wyjdzie może ze 4. Może... nie wiem. Nie, no ze 4 tony, więcej to tu nie wyjdzie na pewno. I tak naprawdę biorąc pod uwagę to, że jeszcze muszę zapłacić dzierżawę, to mi się ten biznes całkowicie nie opłaca. I muszę tutaj całkiem konkretnie to przedyskutować. Tak, oto czekamy na kombajn. Siedzimy ze Szymkiem. Dziadek z Wojtkiem i z Grzesiem, nie? Krofą. Nakosimy przyczepę, wtedy zamiana. Szymek idzie do Grzesia, do dziadka, a Wojtek idzie do mnie. Dziadkowi się zapaliły koguty chwilkę temu, więc za chwilę będziemy odpalać kombajn. O, jaki kombajn? Ciągnik. Będziemy odpalać ciągnik. Relaksujemy się. Przedostatnie pole. Już dzisiaj raz nas zgoniła deszczowa aura. Z pracy, z pola. O, patrz, już chce sypać. Zamykaj drzwi. Mocno! To jest siła. Siła Kernoza. I pełen ogień na tłoki i lecimy. Pszenica, artist po zlikwidowanym rzepaku, po tym nieszczęsnym chlomazonie i metazachlorze radzi sobie jakoś tam. Znaczy poradziła sobie jakoś tam. Mamy trzeci zbiornik. Będzie sypany. Więc... kurczę. Nie no, trzeci. Jeden był, nasypaliśmy i wróciliśmy do domu na obiad. Na tam godzinkę, półtorej. Drugi nasypaliśmy tam na tyle pola. Jezu. Z tyłu pola sypaliśmy. No i to jest trzeci Szymek. No, trzeci zbiornik. Także coś leci. Coś leci. Włączymy sobie B. I jedziemy. Jadą sobie galbatrosy z dziadkiem. A gumki nie krosną. Dlaczego ta lampka nie działa? Nie wiem. Nigdy jej nie używałem. Więc nie wiem, czy działa, czy nie działa. A ja teraz ją chciałam używać i wziąłem tą stronę i tamtą, ale gumło. Tylko co? Ta lampa nic nie potrafi, powahała ten. A, czyli nie masz efektów świetlnych, są tylko efekty dźwiękowe. Tutaj pszenica bez zabiegu T3, nie robiłem tutaj T3, ale nawożenie normalnie 170 kg azotu, tak jak wszędzie w pszenicach. Chyba w dwóch dawkach, ale bardzo, bardzo blisko ich sobie, że tak powiem. Odchwaszczenie nie do końca się tu udało. Tutaj nie robiłem jesiennego odchwaszczenia, tylko wiosenne i tak widać te dołki takie są zielone. No to w zeszłym roku miałem czystszą pszenicę, to nie będę ukrywał, bo to jest pszenica po pszenicy finalnie. Wcześniej była po rzepaku, potem po pszenicy. Co mi tutaj świrujesz, gościu? I tak się żyje na tej wsi. Tutaj wam coś pokażę. Szymek, patrz też. Tam jest gospodarstwo, widzisz, za torami. Prawda? No w tych drzewach, tam jest gospodarstwo. Widać kawałek drogi i taką tablicę. Tam, nie? I ta była w parę lat temu, nie wiem, 8, 10 lat temu była robiona modernizacja tej linii kolejowej. I tu był przejazd kolejowy. Tutaj na wprost. Tutaj.
I widać, że ten przejazd jest zlikwidowany, no bo jak wprowadzili pendolino, to żeby nie było przejazdów kolizyjnych, wszystkie takie małe przejazdy likwidowali. I widać, jak tu kiedyś była droga. Widzisz takie dwa zielone paski? No. Tu była kiedyś droga. Tu i ona szła wzdłuż tej granicy, tam przy tych drzewach. I tam, którędy wjeżdżaliśmy na pole, na tamtej drodze. Tu była kiedyś droga do tego gospodarstwa. I jak minęło już 10 lat, poprzedni właściciel uprawiał tą drogę, my już 2 lata ją uprawiamy i w dalszym ciągu widać, pomimo tego, że tu było głęboszowane, widać, jak ta ziemia była mocno zjeżdżona. I widać tutaj, no widać drogę po prostu. A od razu przy okazji jakieś chwasty powyłaziły. Mamy czwarty zbiornik. Mamy też pojawiający się deszcz, krople na szybie. Widać, nie widać. I mamy też, jak to powiedział sąsiad, dla kombajnisty. Za opuszczenie sieczkarni i zostawienie słomy. A, faktycznie, jedzie, no. Także, o, a dziadek Kazik ma kierunkowskaz włączony, ja cię kręcę. Co się chichrać, ty, zaraza. Czapkę normalnie załóż, ty. Gangreno mała, ty. Wspaniały człowiek, nie? A, dobra. No, mówiłem ci, że tam. Także od sąsiada dostaliśmy już coś, co się na dożynkach przyda. Popadało nam tu chwilę, widać po szybie w ciągniku. Ogólnie cały dzień się tak mrzy. No ale udało się skończyć artista. Przed chwilą tata dosłownie dzwonił, dosłownie zanim zacząłem nagrywać, że właśnie ma koniec. Ja tutaj wsypuję część do chlewni, jak widzicie, ponieważ no już do sylosów. Znaczy do sylosów mam przeznaczone jeszcze to, co mam na HLC, bo z tyłu mam HL-kę. I jeszcze to, co będzie na rusku. Tam na rusku może będzie z 8 ton, może z 10 ton. No i to będzie fajrant i będziemy mieli... Pokoszone zostanie nam 10 hektarów owsa jeszcze. O, i to będzie wsio, moi państwo. I to będzie wsio. Tak naprawdę. Gdyby jutro była ładna pogoda, to udałoby się nam skończyć. A jaka będzie pogoda? Nie wiem. A różne prognozy różnie pokazują. Różnie prognozują. Tu mamy taki system. No. Co jest? Czyli tu jest tyle zboża, że nawet się nie otworzyło. Tona, półtorej może. Zaraz zobaczymy, bo mam zważone, więc się wszystko zważy i się okaże, jak to wygląda. Jeszcze spojrzę sobie tam, jak leci. Tu byłem chwilę w domu Grzesia zaprowadzić, bo Grzesiu ze mną wracał. I co? I się oczywiście rozsypało. Kurde, z tą robotą. I się rozsypało. Tak to wygląda. Tu pszenica, pszenica, rzepak, rzepak, dalej pszenica. Troszkę tego jest, no. No i mamy skończone pole, przesiewane. Dziadek jedzie do domu. Ja zabieram header. Standardowo. Niecałe 7 ton pokazuje kombajn. I zobaczymy, co mi pokaże waga. Zobaczymy, co mi pokaże waga. Tu jest niecałe 6 hektarów. W domu jest 30 zwiezione tam coś. Nie pamiętam teraz dokładnie ile. Także przyjadę po siódemkę. Po siódemeczkę przyjadę. Pojadę na wagę. Sypię. I będę wiedział, ile wyszło. Ale raczej 7 ton. Tak wydaje mi się, no, tak wychodzi po komputerze z kombajnu i mi się też tak wydaje, że siódemki tutaj nie będzie. No ale zważymy i zobaczymy. Ej, słuchajcie, stoję na wadze z ostatnią przyczepą pszenicy. Trochę tutaj tego bałaganu mamy na podwórku. Jeden ciągnik, drugi kombajn. Troszkę tego stoi. Spróbuję sobie wycofać z wagi, bo źle wyjechałem MC-kiem i teraz będzie mi tu
przeszkadzał, więc cofniemy. Tyle to się da chyba. W drugą stronę leciutko chodź. O! Oj, gdzie ja nagrywam? No dawaj. Nie w tą stronę trochę nie ucieka przyczepa. Ale nie ma tragedii. Dobra. I wychodzi w zaokrągleniu, powiedzmy, z 6 hektarów. Z 6 hektarów, drodzy Państwo, pszenicy przesiewanej po rzepaku. Tak jak wspomniałem, po tej doglebówce i tak dalej, to i tak można powiedzieć, że dobry wynik. 6400 z hektara. Także, no myślę, że nie ma co narzekać. Liczyłem na 7, nie będę ukrywał. Natomiast nie ma co narzekać. Tutaj zestaw po słomę przygotowany. Zaraz jadę wodzić, nie mam dużo. To sobie zwiozę, schowam pod dach. Tutaj 6 szósteczka. Bardzo mi się podoba, jak on z tuzem wygląda i w tym ledzie. No petarda. Także jadę z ostatnim przyczepą, wysypię. Tu jeszcze sypałem, tak widzicie, do chlewni, jeszcze mi się rozsypało. Także trzeba będzie posprzątać. No i czekamy na pogodę i na zakończenie żniw. Także to będzie na tyle. Elo! Jest chwilka czasu. Wieczorem, dzisiaj wcześniej skończymy. Oj, telefon ma w poważaniu, on ma ostrość w tyłku. 19:52. Mam już niemal słomę zwiezioną, ale to jak mówiłem gdzieś na którymś filmie, że w tym roku bardzo słomy malutko. Raptem 20 chyba kilka sztuk, nawet nie wiem, 7, 14, jugury 12, to jest 26, chyba 26 sztuk, jakoś tak to wygląda. No i tyle mi wystarczy, no, no co, mam jeszcze z zeszłego roku spory zapas, na chlewni mam dużo właśnie okrągłych, w tych, no takich właśnie chyba, tam chyba nawet mam większe, mam chyba 120, także w teorii nawet ciut więcej mam niż teraz biorę. I mam jeszcze trochę starego stogu na dworzu, na dworze 150. Także słomy, panie, u mnie dostatek. A to jest pole, gdzie ma być rzepak, więc dobrze by byłoby to sprzątnąć, dobrze by było zaraz wapno rozwieść i delikatnie chyba w tym roku taka taktyka, że zastosujemy płytko uprawę talerzówką przed siewem. Raz, żeby troszkę to wszystko uprawić, jakieś tam kolejne, które były na polu 2, jakieś od drogi, różnego rodzaju chwasty się pokazują gdzieś od takich dołkach, coś tam zaczyna wyłazić, więc też chcielibyśmy to uprawić, żeby później się to nie żeby to później nie wchodziło po prostu gdzieś dalej. No i decyzja taka, że jak mamy gdzieś tam jeździć tylko po części pola, no to już pojedziemy po całości. No tak, 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 wiem, już tam nie przeżywać. To przelecimy po całości. No i dodatkowy argument, równe wschody samosiewów. No i teraz właśnie chciałem tu jechać broną mulczową. To doskonale o tym wiecie, ja o tym mówiłem. Kurczę, jak się jedną ręką źle operuje. No gdzie ty tutaj? Chodź. No. Broną mulczową, żeby nie te wszystkie chwasty, jakie są, no to byłoby to, wydaje mi się, idealne rozwiązanie. Natomiast no, brona mulczowa nas tak nam nie zwalczy tych chwastów, które już są, żeby to były jakieś samosiewy, delikatne rzepaku, jakieś tam samosiewy zbóż, okej. Ale no niestety takich chwastów, które gdzieś tam się pokazują, które już są większe, no to niestety nie zwalczymy za pomocą tej brony mulczowej, stąd decyzja, że robimy to talerzówką. Zobaczymy, jak głęboko. Wolałbym jak najpłycej, ale znowuż tutaj trzeba zrobić to na tyle głęboko, no żeby też w jakiś tam sposób chociaż zwalczyć samosiewy, nie samosiewy, zwalczyć te wszystkie chwasty, które chcemy zwalczyć, prawda? No bo to robimy, po to ma być robiony ten zabieg, więc trzeba będzie to odpowiednio ustawić. No i kolejna rzecz, jakieś tam może ślimaki, które miałyby się gdzieś pojawić, no to też nie będą miały takiej powiedzmy tej pierzyny z tych resztek, które będą wszystkie na wierzchu, tylko zawsze to będzie troszeczkę przemieszane, zawsze to jest troszkę inaczej, więc taka decyzja właśnie w tym roku, że
No jeszcze ona może nie jest stuprocentowa, na pewno ona jest stuprocentowa co do tych właśnie miejsc, jak wspomniałem, od drogi gdzieś od granicy i tak dalej, natomiast jeszcze nie podjęliśmy całkowitej decyzji, że całe pole przelecimy, czy też całe pola przelecimy, ale skłaniamy się ku temu, żeby jednak zrobić taki zabieg na całej powierzchni.